Cześć, witam Was na moim kanale. Na początku chciałbym Was zaprosić do zostawienia subskrypcji, abyście mieli dostęp do wszystkich filmów i oczywiście łapka w górę. Dzisiaj przetestujemy sobie odkurzacz, czyli robot sprzątający basen. Jest to model Pullboy 600. Robot sprzątający zasilany jest akumulatorem o pojemności 5280 litrów na minutę. Potrafi zassać wody i ma filtr 10 mikronów. Dla porównania ludzki włos ma między 30 a 120 mikronów, więc ten odkurzacz powinien nam bardzo ładnie zatrzymać cały drobny brud, który znajduje się na dnie basenu. Inteligentna nawigacja naszym robotem po dnie basenu, lekka waga odkurzacza, dysza, która kieruje naszym odkurzaczem, czyli jak robot podjedzie do ścianki basenu, automatycznie się dysza przekręci i robot pojedzie w inną stronę. Rączka do przenoszenia naszego odkurzacza. Dobra, zaglądamy, co mamy w środku. A w środku mamy odkurzacz. Tak wygląda nasz robot sprzątający. Jest koloru białego i ma szary pacet dookoła. Dobra, tutaj widzimy, że mamy zasilacz. Z takim oto wejściem. Położymy sobie tu na bok. Wyjmiemy naszego robocika i obejrzymy go z bliska, jak dokładnie jest zbudowany. Tutaj widzę, że instrukcja obsługi w języku polskim. Dobra, możemy go wyjąć. No wcale, powiem Wam, że wcale nie jest taki lekki. On musi być troszkę ciężki, żeby poszedł nam na dno. Kółeczka ma. Tu mamy tą dyszę, która będzie się nam obracała. Pływak. Jak wrzucimy odkurzacz do basenu, pływak będzie nam pływał na samej górze, żebyśmy go mogli łatwo wyciągnąć. Tutaj widzę, że mamy rączkę do przenoszenia odkurzacza, do wyjmowania. Możemy go teraz otworzyć i zerkniemy, jak jest zbudowany w środku. Mamy 4 klipsy. Widzę, że plastik jest dobrej jakości, dosyć gruby, elastyczny. Otworzymy sobie. Dobra. I w górę go. Dobra, otwieramy. I tak się prezentuje w środku. Sitko, na którym będą zatrzymywane wszystkie zanieczyszczenia. To siteczko sobie wyjmujemy do góry. I tu cały pewnie brud będzie się nam zatrzymywał. Dodatkowo na dnie odkurzacza mamy takie gumowe listki, które będą tarły o dno naszego basenu. Prawdopodobnie tutaj będzie zasysany brud i z drugiej strony. Plastik jest przezroczysty, kółeczka leciutko chodzą, te dwa kółka się nie skręcają, więc tak to się prezentuje. Natomiast tutaj mamy filtr HEPA, który zatrzymuje 10 mikronów. Czy my go możemy wyjąć? Poczekajcie, ja sobie go tak złapię. Dobra, udało się. Widzicie? Ten filtr pewnie jest do wielokrotnego użytku. Płuczemy go pod wodą. Tutaj umieszczone zostało gniazdo ładowania. Dokładnie, tutaj sobie wpinamy ładowarkę, a tutaj uruchamiamy nasz odkurzacz. Zamykamy. Wszędzie musi pyknąć nam odkurzacz. Pyk, pyk, pyk. I ostatni klipsik. Dobra, mamy nasz odkurzacz. Zobaczcie, ja Wam coś pokażę jeszcze. Zobaczcie, on ładuje się tutaj od spodu. I moim zdaniem to jest jego pierwsza wada. Dlatego, że jak podłączymy sobie kabel, już Wam pokazuję, o co mi chodzi, to ten kabel będzie nam się tutaj zgniatał. Zobaczcie, ja go postawię sobie na podłodze. Widzicie? Nie wiem, czy zauważycie, ale on wtedy nam się tutaj mega mocno zgina, prawda? Tutaj producent powiedział, żeby go nie odwracać, żeby nie uszkodzić tej dyszy sterującej, więc tak naprawdę musimy strasznie ostrożnie z nim się tutaj obchodzić. Zobaczcie, widzicie? Możemy go tak delikatnie sobie w tej pozycji postawić,
Ale trzeba pamiętać zawsze, żeby nie uszkodzić tej dyszy, która steruje naszym basenem. I teraz się prezentuje nasz robocik, który będzie dbał o czystość naszego basenu. Dobra, chodź, idziemy, posprzątamy basenik. Dobra, zanim wrzucimy nasz odkurzacz do basenu, pamiętajcie, aby wyłączyć filtr i powyjmować wszystko, co mamy w basenie, a przede wszystkim to, co leży na dnie basenu. Czy basen jest brudny? Zobaczmy, ja Wam tutaj przybliżę, czy coś w ogóle widać. Zobaczcie, jakieś tam brudki są małe. Ja tutaj nic nie będę Wam specjalnie wsypywał, błota, piachu. Po prostu zobaczmy w naturalnych warunkach, czy coś ten odkurzacz posprząta i ile tego brudu zgromadzi. Dobra, zaczynamy test. Uruchamiamy odkurzacz. Uruchomiony, pali się dioda na niebiesko i go zanurzamy do basenu. Zobaczymy, czy sam ruszy. No, uwaga, rzucamy go i zobaczymy, co się będzie działo. Trzeba uważać na ten sznurek, widzicie? Na ten sznurek trzeba uważać, żeby on się nie zawinął wokół kół nam. Dobra, mamy wszystko. Tutaj jeszcze jeden. No i niech sobie opadnie. Opada na dno. I co, on się sam uruchomi? Sam zacznie jeździć? I co? O, odpalił. Widzicie? I już sobie jeździ. O kurczę, ale szybko jeździ. Bardzo szybko. O, uderzył w ściankę. Odbija się i teraz powinien w drugą stronę, odwija się dokładnie i jedzie w drugą stronę. Tak się mniej więcej porusza, o, z taką prędkością. Dobra, niech sobie popracuje, a cały ten film teraz przyspieszymy i będziecie widzieli, jak robot odkurza z góry. Mija równa godzina, robot jeszcze pracuje, sprząta, jeszcze zostało mu pewnie baterii na 20 minut, ale my sobie go teraz już wyjmiemy i sprawdzimy, ile zebrał brudu. Na pierwszy rzut oka widać, że basen jest w miarę czysty. Ogólnie był czysty, prawda? Gdzieniegdzie leżały jakieś brudy, ale dobra, łapiemy naszego robota, otwieramy go i sprawdzamy, co złapał do środka. Dobra, mamy go. Teraz go wyjmujemy. Kładziemy go na trawie i otwieramy. I teraz się wszystko okaże. Cztery zaczepy. W górę go. Opa. I zobaczcie. Już jakieś brudki. Tutaj widać, tą siatkę podniesiemy do góry. No i zobaczcie, ile brudu. Myślałem, że nic na dnie basenu nie mam, a on, zobaczcie, ile zgromadził brudu i jakichś dodatkowo robaków. Nie wiem, czy tak na trawie to będziecie widzieć, ale naprawdę musicie mi, zobaczcie, o, pod moją dłonią.
Naprawdę powiem wam, że jestem zaskoczony, bo myślałem, że basen mam czysty, a tu tyle brudów i tu takie drobne brudki. A ten filtr HEPA, gdzie on tutaj jest? A filtr HEPA jest tutaj, też jest brudny. Poczekajcie, wyjmę wam ten filtr HEPA i wam go pokażę z bliska na przybliżeniu. Tak wygląda. Najdrobniejsze pyłki, brudy, wszystko ten filtr nam zatrzymał. Więc powiem wam, że na obecną chwilę jestem zadowolony z tego odkurzacza, a jak będzie się nam spisywał, o zobaczcie, nawet włosy są, a jak się nam będzie spisywał, to będę wam dawał znać w kolejnych filmach. Więc pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja to teraz idę sobie wszystko wypłukać pod kranem, złożyć go, podładować, aby był gotowy na kolejne sprzątanie. Trzymajcie się, hej!